Słuchajcie, chcę się dzisiaj z wami podzielić czymś, co tutaj, że tak powiem, podbijamy Anglię, ale nie tylko, bo tak jak mówię, są tam Niemcy, mamy również inne kraje, ale tutaj w tej chwili mamy Anglię i Niemcy. Zobaczę także przodujące. Chciałam was zapoznać tak naprawdę z naszym nowym konceptem, z nowym konceptem biznesowego klubu zdrowia. On taki nowy nie jest, bo firma trochę działa na rynku, ale dla nas jest nowy i super, że tutaj z nami jesteście. Powiem tak, chciałabym trochę interaktywności, żebyście ze mną tutaj porozmawiali, ale bardziej przez pisanie. Jest tam w miejscu czat i żebyście mogli odpisywać, jak będę czasami zadawała pytania. Więc pytanie mam numer jeden. Tak naprawdę, gdzie teraz, w jakiej sytuacji jesteś ty zawodowo, tak? Czy jesteś, pracujesz na etacie, czy dla jakiejś firmy, czy może posiadasz swój biznes? Ewentualnie pracujesz w marketingu sieciowym albo prowadzisz franczyzę. Słuchajcie, nie ma znaczenia, nie ma dobrego czy złego miejsca, jest po prostu wasze miejsce. Co tak naprawdę zaplanowaliście dla swojego życia? To tutaj odpowiedź dla was, bo nie ma tutaj złych tak naprawdę koncepcji, ale nasza firma, z którą tutaj działamy, połączyła te różne rozwiązania i słuchajcie, stworzyła coś niesamowitego, dlatego że tak jak w wielkich korporacjach jesteśmy numerem, tak, i jesteśmy w Excelu po prostu osobą, ma imię i nazwisko, ale trochę to przypomina do numeru, tak w naszej firmie człowiek tak naprawdę jest w centrum i wszystko opiera się na człowieku. Ale oczywiście te powszechne trendy, które są na rynku, jak również połączone rozwiązania pracy i tradycyjnego biznesu, one są wszystkie razem i z tym bym chciała się dzisiaj podzielić z wami, abyście mogli zobaczyć, co nowego jest dzisiaj na rynku. Tak naprawdę na rynku angielskim jest to bardzo nowe, bo dopiero jest garstka osób, która zaczęła to z nami robić i szukamy tutaj osób, które chciałyby się do nas przyłączyć, zwariowanych, że tak powiem, fajnych ludzi, którzy nie tylko przy okazji mają możliwości finansowe, ale tak naprawdę najbardziej koncentrują się na zdrowiu i na rozwoju osobistym. I zaraz powiem trochę więcej. Jeżeli ktoś z was, ja mam prośbę, jeżeli ktoś z was jest zainteresowany rozwojem osobistym, proszę wpiszcie jedynkę w komentarzu. Jeżeli zdrowiem, dwójkę, a jeżeli możliwościami finansowymi, to trójkę. Jeżeli mogę was poprosić, które tak drzwi są dla was, dla ciebie, napisz 1, 2 albo 3. A jeżeli wszystkie trzy, to można napisać 1, 2, 3. Ale co cię tak naprawdę najbardziej interesuje? I teraz zobaczcie, bo dla nas tak naprawdę, co jest fundamentem szczęścia? Właściwie dla was, wy powinniście sobie odpowiedzieć, co dla was jest fundamentem szczęścia? Dla niektórych rodzina, dla niektórych relacje z innymi, może podróże, a może właśnie pieniądze. Ktoś chce, ma wszystko inne i tylko mu brakuje pieniędzy. Świetnie, dzięki za komentarze, bo widzę, że się pokazują. Ale jest taki jeden wspólnik. Wszystkie z tych rzeczy się nie liczą i jeżeli ten wspólnik łączny, czyli zdrowie, go nie mamy, to naprawdę powiem wam tak, żadna z tych innych rzeczy nie cieszy i żadna z tych rzeczy nie ma znaczenia i tu mogę powiedzieć, sama na własnym przykładzie się przekonałam, kiedy moje plecy odmówiły, że tak powiem, posłuszeństwa i nie byłam w stanie przez prawie rok chodzić, to nic więcej się nie liczyło. Tu już się człowiek nie martwił pracą, relacjami, rodziną, a już na pewno nie pomaganiu innym, bo człowiek jest skoncentrowany na jednej rzeczy, aby poczuć się lepiej. Jest takie coś, że my pracujemy całe życie po to, aby zarabiać pieniądze, a potem je wydajemy, żeby przywrócić zdrowie. Mam nadzieję, że to w waszym przypadku nie dotyczy. Wszyscy tutaj są młodzi, zdrowi, ale słuchajcie, jest to przykre, jeżeli robimy coś ze zdrowiem dopiero wtedy, kiedy je stracimy. A są inne sposoby i tutaj z wami się tym chcę podzielić. Wiadomo, dużym czynnikiem jest niewłaściwe odżywianie i teraz mam... Kto z was się odżywia w 100% zdrowo, poproszę o jedyneczkę w komentarzu. Jeżeli macie i zdrowo się odżywiacie, super, zapraszam was, żeby ktoś napisał, kto jest odważny. Zaraz wam pokażę, że może nie do końca to jest prawda, ale przede wszystkim dlatego, że w pożywieniu jest bardzo dużo chemii, spryskiwane są nasze całe zbiory i nie da się powiedzieć, że już w 100% jest coś czyste, organiczne, nie ma. A kto z was ma albo nie ma codziennego stresu? Wszyscy mamy i słuchajcie, ktoś powie, a musisz sobie z tym jakoś radzić,
po prostu zapomnij. Nie da się wyeliminować stresu, ale jest sposób na to, żeby nim zarządzać. No i oczywiście zanieczyszczenie środowiska. Słuchajcie, ja generalnie pochodzę ze Śląska, dla mnie to był obraz codzienny już od ostatnich 40 lat. To nie jest coś, co generalnie jest nam nieznane, bo kominy i zanieczyszczenie było wszędzie. Teraz podobno jest trochę lepiej, ale tak naprawdę nie jest. Jest gorzej, bo jest dużo więcej takiej agresywnej chemii. No i co? Zacznijmy od tego niewłaściwego odżywiania. Słuchajcie, nawet jak ktoś z Was odżywia się i myśli, że odżywia się zdrowo, chociaż nie widzę, że nikt nie napisał w komentarzu, że się zdrowo odżywia, to słuchajcie, aby dostarczyć wszelkich potrzebnych składników do tego, aby budować nasze ciało, bo my ciągle odnawiamy nasze komórki, ciągle budujemy, to codziennie potrzebujemy 60 minerałów, 16 witamin, 12 aminokwasów i omegi 3, 6 i 9. I powiem taką rzecz, nie ma takiej osoby na dzień dzisiejszy, która mogłaby to wszystko dostać z pożywienia, bo musielibyśmy jeść ogromne ilości, tak ogromne ilości, że nasze jelita by nie wytrzymały. Już nie mówię, żebyśmy, gdybyśmy nawet tylko zdrowe jedzenie jedli, nie jesteśmy w stanie tego przejeść. I dlaczego to ja mówię, że nie jesteśmy? Przecież ludzie kiedyś nie brali żadnych suplementacji, żadnych produktów dla zdrowia. Oni odżywiali się normalnie, ale zobaczcie, tylko 20 lat temu, no 23 lata dokładnie, ilość wartości odżywczych w naszym pożywieniu, weźmy na przykład ziemniaki, tak, ilość wapnia było 14 mg na 100 gram, a teraz jest tylko 3. Czyli musielibyśmy jeść 78% więcej tych ziemniaków, aby dostarczyć jednego tylko wapnia, aniżeli nasza babcia jadła. Czyli 78% więcej jedzenia. Nie jesteśmy w stanie tego przejeść i nawet ci, co mówią, ale ja uwielbiam jeść, uwierzcie, nie jesteście w stanie tego przejeść. Zobaczcie również na banany, samą witaminę B6, jak się zmniejszyły tutaj ilości wartości odżywczych z 330 do 18. Już nie mówię, że to jest przywożone, jak są banany zielone, one dojrzewają dopiero w danym miejscu, płyną ileś tam dni, czasami tygodni, w ogóle nie są dojrzałe, więc naprawdę tych wartości odżywczych jest coraz mniej. Ale nie tylko samo jedzenie i świadome odżywianie ma znaczenie. Kto z Was naprawdę poświęca codziennie czas na relaks? Ja przyznam szczerze, że ostatnio przez te telefony non-stop to mam coraz mniej czasu na relaks, ale postanowiłam, że to naprawię za chwilę i będę tutaj bardziej świadomie się relaksować. Ale za to aktywność fizyczna. Słuchajcie, poproszę o jedynkę każdy, kto z Was ćwiczy przynajmniej 5 razy w tygodniu. Nieważne jak długo, to może być 10-15 minut, ale poproszę, jeżeli napiszecie mi jedynkę w uwagach, bardzo bym chciała, żeby to było takie interaktywne. Osoby, o, jest przynajmniej jedna osoba, super. Czekajcie, aż muszę normalnie po... A, Elżbieta, cześć Elunia, tak. Ela, fajnie, bo teraz szczególnie jest w miejscu, gdzie ćwiczy przynajmniej 5 razy w tygodniu, ale fajnie, tylko niestety często my ćwiczymy, jak już mamy bóle pleców, jak musimy, ale... Bardzo ważna jest aktywność fizyczna. Ja powiem Wam szczerze, nie wiem, czy nie ważniejsza niż to odżywianie. Bo jeżemy, nawet źle jemy, ale potrafimy się wypocić, wybiegać, wyrzucić z siebie to, co źle jemy. Dlatego młodzi ludzie często, ponieważ mają dużą aktywność fizyczną, dużo większą niż my później, jak już pracujemy, siedzimy przy komputerach, to w tym momencie oni i tak wyrzucą to złe, co zjedli. Tak? Jedzą w McDonaldzie, ale potem wypocą to. Jeżeli my nie uprawiamy żadnego sportu, nie jesteśmy aktywni fizycznie przynajmniej 3 razy w tygodniu, jest to dla nas trudniejsze, no to wtedy naprawdę ten balans taki neurosocjosomatyczny jest zachwiany i nie możemy być w 100% zdrowi. Czasami słuchajcie, osoba szczupła nie znaczy, że jest zdrowa i osoba otyła nie znaczy, że jest chora. Tu naprawdę ważny jest balans kilku czynników. I dlatego też takim rozwiązaniem na wiele problemów, bo my żyjemy szybko, zgadzacie się z tym? Szybko, coś szybko zrobić, pognąć tabletkę, cokolwiek. Nasza firma weszła na po prostu z rozwiązaniem również właściwej suplementacji. Ale ktoś powie, no dobra, ale po co suplementacja, jak można głodówki sobie robić, można się zdrowiej odżywiać. Słuchajcie, można, ale robić to tylko 1% i niestety ta reszta osób, które tego nie robią, mają możliwość zrobić to troszeczkę w inny sposób, czy pomóc sobie. I to dotyczy również mnie. Ja mając
trzy biznesy, czwórkę dzieci. Słuchajcie, u mnie czas to jest taka rzecz, że praktycznie go nie ma. Jeżeli mogę coś zrobić szybciej, to zawsze wybiorę tą szybszą drogę, bo po prostu, słuchajcie, jestem matką, która potrzebuje mieć jak najszybsze rozwiązania i wszyscy dążymy do tego, żeby było szybciej. I słuchajcie, zapoznałam się nie tak dawno z firmą DuoLife oraz ich produktami, ale mają tak fantastyczne produkty, że zobaczyłam efekty już po kilku dniach. Zaraz powiem co i jak, a teraz chcę się z tym z wami podzielić. Kto wymyślił w ogóle to? Kto zaczął ten soft marketing, tę ideę? Słuchajcie, tak wygląda siedziba. Siedziba jest niedaleko Krakowa, w miejscu Więckowice. I również firma zainwestowała w swoją fabrykę. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Z mojego doświadczenia w pracy z suplementacji, i to już jest wieloletnie doświadczenie, wynika jedna rzecz. Często, jeżeli mamy i kupujemy od jakiegoś producenta, nie mamy kontroli nad ilością, nad jakością, nad tym, czy dostarczą nam na czas, czy nie dostarczą. Więc firma, żeby to w ogóle wyeliminować, ten problem, nie dość, że zainwestowała i otworzyła własną fabrykę, ale również ma wszystkie certyfikaty najwyższej jakości tutaj, żeby międzynarodowo móc produkować i te produkty sprzedawać. I słuchajcie, to są twórcy, to jest zarząd, założyciele i właściciele firmy DuoLife. To są biznesmeni, którzy wymyślili, że chcieliby zrobić właśnie ten, tutaj, jeżeli widzicie tego pana, jeden w okularach, Norbert Janeczek. On wymyślił ten system soft marketing, to taki koncept, żeby człowiek był w centrum uwagi, ale oni byli biznesmenami. Słuchajcie, ktoś powie, dobra, ale co oni mają ze zdrowiem wspólnego? Oni postanowili, że wymyślą wspaniały model biznesowy, którym tak naprawdę może pomóc wielu ludziom, ale że połączyli również siły razem z doktorem Piotrem Kardaszem, którego puściłam filmik przez chwilkę, który mówił o suplementacji. Mało tego, stworzyli bardzo unikalne i nową technologicznie bardzo nowoczesne produkty razem z Rakową, czyli słuchajcie, specjalistami od zdrowia. To nie jest to, że jakiś biznesmen czy biznesmeni sobie wzięli, wymyślili, a zróbmy jakiś produkt i sprzedajmy go. Absolutnie nie. Tu jest rada naukowa, słuchajcie, DuoLife, która za przewodniczącym jest Piotr Kardasz, bo to są jego receptury, ale to jest rada najlepszych fachowców, gdzie oni ciągle sprawdzają, usprawniają i non-stop kontrolują jakość tych produktów. I słuchajcie, na czym polega dobry produkt? Czym się musi charakteryzować dobry produkt? Przede wszystkim, ponieważ tak jest tyle chemii i tyle niepotrzebnych rzeczy i konserwowanego jedzenia, tak naprawdę to jest główny powód, że konserwują jedzenie, wiadomo, to jest biznes, żeby dłużej się trzymał, ale aby był dobry produkt, który możemy nazwać produktem zdrowotnym, dodatkiem do zdrowotnym do jedzenia, nie może mieć konserwantów. Jeżeli ma konserwanty, to słuchajcie, to nie jest najlepszym jakościowo produktem. Więc na pewno wszystkie produkty, o których ja tutaj mówię, mają zero konserwantów. Są również wolne od genetycznie modyfikowanych składników, tylko i wyłącznie w szklanych opakowaniach, jeżeli chodzi o produkty płynne. I są konserwowane, jeżeli możemy mówić, domykane, zamykane metodą IHHP, czyli pod bardzo niskim, pod wysokim ciśnieniem i bardzo niską temperaturą, aby się nie psuły. Aczkolwiek mają tutaj miesiąc od otworzenia, one mają termin ważności miesiąc i należy wykorzystać dany produkt, bo po prostu no, nie ma konserwantów. I słuchajcie, aby móc powiedzieć, że produkt jest jak najwyższej jakości, on powinien się składać z kompletnych składników. I tutaj mamy wszystkie z tych wymagań spełnione. To są nasze zasady, zasady firmy i tym się charakteryzują nasze produkty. I teraz, aby potwierdzić tą jakość, doktor Kardasza, wszystkie receptury, słuchajcie, mamy wszelkie nagrody i certyfikaty, zarówno jakości roku, odkrycie 2015, laur konsumenta, jak i certyfikaty najwyższej gwarancji, nie tylko w Polsce, ale również europejskie. Gwarancja najwyższej jakości, zielony certyfikat, jakości bezpieczeństwa i wiele, wiele innych, bo co roku firma dostaje, tu by się te wszystkie nagrody i certyfikaty nie zmieściły, ale co roku firma dostaje kolejne nagrody, bo po prostu produkty są świetne. I teraz o jakich produktach mówimy?
Słuchajcie, pokażę tu tylko kilka, bo mamy ponad 17 produktów, ale jest tutaj właśnie ten taka komplet składników dzień i noc, czyli jeden produkt na dzień, drugi na noc. I jest to para, dwie butelki, tak, czyli para takich naszych suplementów, które mają, zobaczcie, ponad 10 składników tutaj w butelce na dzień, dodają energii, harmonizują, robią tak zwaną homeostazę, czyli wyrównują naszą gospodarkę i przez to dodają nam energii, a w nocy, ponieważ w nocy organizm się regeneruje, on tutaj, ten napój jest przesmaczny, moje dzieci go uwielbiają, wiąże toksyny, pozwala nam oczyścić wątrobę właśnie w nocy, ale również dzięki melisie, aronii, wilkakorze pozwala nam po prostu się dobrze regenerować. I słuchajcie, i co mówię o jakości tych produktów? Ponieważ są naturalne, ponieważ działają, no, mają niesamowitą przyswajalność i pełność składników, po jednym, dwóch dniach ludzie czują różnicę w śnie. Przestają śnić głupie sny, jeżeli ktoś śni, nie budzą się w nocy. Niektórym to zajmuje jeden dzień, niektórym dwa, trzy dni, ale jedynym sposobem, żebyście się mogli przekonać do tego produktu, musicie spróbować. To jest taki nasz podstawowy zestaw dzień i noc. I słuchajcie, od tego warto zacząć, bo po prostu no, zobaczycie, jak będziecie się inaczej czuli, jak będziecie mieć dużo energii. Ja sama mogę na sobie powiedzieć, ja w ogóle nie jestem ranną osobą, dlatego wieczorne zoomy, tak, wieczorem w nocy, ale powiem wam szczerze, ja się budzę rano, godzina 6:30 i tak jak kiedyś mogłam do 9:00 dalej przysypiać, ja teraz już nie jestem w stanie. Mam na tyle energii, że wstaję rano i czuję się świetnie. Mówię, kurczę, no właściwie to czas wstać, bo już mi się nie chce spać. Zupełnie inna jakość snu i energii w ciągu dnia. Tutaj na pewno znacie witaminę C i słuchajcie, to jest stuprocentowo naturalna, kompletna witamina C. Z trzech składników składa się. A dlaczego z trzech? Bo wtedy jest to najlepiej przyswajalna witamina C, acerola, dzika róża, jagody kamu-kamu. Wszelkie stany zapalne, słuchajcie, na jesień, zresztą nie tylko na jesień, cały rok, ale nie powinno zabraknąć tego produktu u Was w szafce, bo, czy w lodówce, bo po prostu jest to fantastyczne. Jak Was cokolwiek tylko łapie, to dwie, trzy miarki dziennie i słuchajcie, nie ma prawa Was nic złapać, bo wszelkie stany zapalne po prostu znikną przy zażywaniu dobrej, jakościowej witaminy C. No i tutaj nasz taki, słuchajcie, ja uwielbiam ten produkt, dlatego że on ma działanie zazwyczaj bardzo szybkie. Właściwie po jednym kieliszku czuć różnicę. Ale co to znaczy poprawia jakość krwi? To jest produkt, który oczyszcza krew. Słuchajcie, i my, ponieważ te toksyny i to złe jedzenie i cukier jemy niezdrowo i jemy, że tak powiem, zabrudzone toksycznie jedzenie, w tym momencie chlorofil pozwala nam oczyszczać się. On przez to, że ma jęczmień, chlorelę, lucernę, chlorofilinę, jak również olejek miętowy, wspaniale oczyszcza i co mówię, że ktoś poczuje od razu, zazwyczaj niestety czy stety biegamy częściej do toalety już po pierwszym razie. Ale to się potem unormuje, słuchajcie, jak już wszystko z jelit wypróżnimy, bo ważne jest, żeby oczyszczać jelita, to potem to się unormuje i już tak nie biegamy. No i dla pań, moje drogie panie, zresztą nie tylko dla pań, ale to jest taki produkt bardzo reklamowany wśród kobiet, bo jest na kości, stawy, ale również skórę, włosy i paznokcie, czyli wszystko to, o co my, panie, dbamy, tak, i lubimy mieć piękne. Słuchajcie, to jest forma płynna kolagenu morskiego, ale ma również tutaj witaminę C, bo wiadomo, kolagen się nie przyswoi bez witaminy C, acerola to jest witamina C. Ma również pokrzywę, dlatego te włosy, no i tam jeszcze inne, skrzyp polny, pędy bambusa, jak również glukozaminę, dlatego te stawy tutaj wspaniale się przestają boleć. Tak jak ja miałam problem ze stawami, one po prostu przestają boleć. I dodatkowo do tego, szczególnie te panie, które lubią kosmetyczki, lubią chodzić na zabiegi, moje drogie panie, mamy tu kwas hialuronowy, który można pić od środka, ale można również po zakończeniu tam wypicia miarki. To jest dosyć gęsty płyn, on jest taki trochę jak sok pomidorowy. Nie smakuje jak sok pomidorowy, ale jest konsystencji soku pomidorowego, smarowujemy w twarz i jest to rodzaj maski z kwasem hialuronowym dla naszej twarzy. Tak? Także niesamowity produkt, naprawdę gorąco polecam, żeby go przetestować na sobie, bo panie mówią, że wow, po paru dniach widzą różnicę na swojej skórze,
a również po prostu przestają boleć kości stawy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ból, bo jeżeli nie macie, to nie przestanie was boleć, po prostu nie boli. I jest to również połączone, fajnie to brać, z jednym suplementem, który jest w formie kapsułek, na kości stawy, tkanki łączne i mięśnie. On po prostu jest uzupełniający do tego kolagenu. Ja go osobiście biorę razem. Słuchajcie, i teraz mamy również inne, tak jak mówiłam, więcej. Nie będę tu opowiadała wszystkie, bo kto z was będzie chciał, to może dostać pełny katalog, poczyta, jakie są za zadania tych wszystkich naszych produktów. Ale na przykład tu jest na alergie, pasożyty, wirusy, grzyby. I słuchajcie, jest, nazywa się Borelis Pro. Rewelacyjny, zsynchronizowany produkt, który działa niesamowicie na właśnie pasożyty, o których niewiele się mówi, ale często lekarze po prostu to ignorują i w ogóle nie stosują nic na pasożyty, a jest to bardzo przydatny produkt. Na relaks, na zaburzenia hormonalne również mamy, na stres, tak, produkt, czyli wszystkie produkty, problemy, które mamy, mamy tutaj odpowiedź, włącznie z produktem na spalanie tłuszczu i ograniczaniem łaknienia. Od razu powiem, że po tym produkcie trochę bardziej człowiek się poci, ale jest, powiem, bardzo, bardzo skuteczny. Naprawdę. I również na odkwaszanie, usuwanie toksyn, które my wszyscy mamy. Nie wiem, czy ktoś zadaje pytanie. Czekajcie. Aha. Dzięki. I również na regulację poziomu cholesterolu. Jest dużo mitów tutaj na temat cholesterolu, dobrego, złego. Zrobimy kiedyś spotkanie na ten temat, jako zupełnie inne. Ja zaproszę lekarza, który wam opowie tutaj o dobrym czy złym cholesterolu. Bo powiem tak, na zły cholesterol jeszcze nikt nie umarł. I mamy również produkt regulujący poziom cukru. On nie leczy cukrzycy, ale reguluje poziom cukru. Także jest tutaj, słuchajcie, do wyboru to, co chcecie, co ten. No i tak jak mówiłam, my potrzebujemy codziennie omega 3, 6, 9. Słuchajcie, mamy produkt składający się z 13 olejów, mieszanka słonecznikowy, lniany, kukurydziany. On dostarcza dawkę naturalnej witaminy D3 razem z K2 i MK7. Tak? Także jest to jeden z najlepszych takich naturalnych sposobów. Można dodać do sałatek, można go pić na czczo, rewelacyjnie działa, jeżeli chodzi o dostarczenie. To jest nasza taka witamina w płynie dla dorosłych, słoneczko, że tak powiem, w płynie dla dorosłych, a tu mamy słoneczko w płynie dla dzieci. Ale oprócz słońca i witaminy D3 są tutaj również, to jest świetny produkt dla dzieciaków na odporność, bo mamy tu nie tylko dziką różę, miód, czarny bez, ale również, słuchajcie, acerolę, cynk organiczny, ale przede wszystkim, z czego ja tu jestem zadowolona, szczególnie dla moich dzieci, ekstrakt z czosnku, z pestek dyni. Także czosnek, czerwone winogrona, słuchajcie, ma wiele właściwości tutaj bardzo wzmacniających odporność. A tak naprawdę nasz organizm działa najlepiej, jak mamy mocną odporność. I powiem tak, moje dzieci osobiście brały suplementy od pierwszego dnia życia, dwójka ostatnich, bo tamte są trochę starsze, i powiem szczerze, że ani jedno z nich, zresztą z czwórki moich dzieci, nie chorowało nigdy na żadne, nawet przeziębienie. I jak ludzie mówią, tak, ale mają kontakt z dziećmi, od drugiego roku życia są w przedszkolu, potem w szkole i inne dzieci chorują, moje dzieci nie. Nie opuściły nigdy dnia szkoły, bo są przeziębione. Ale rzeczywiście nie tej firmy, ja po prostu innej firmy, bo z tą firmą się dopiero spotkałam i testuję, ale zawsze brały suplementy, po prostu mają dlatego bardzo mocny organizm, nie chorują. Proste. Ale słuchajcie, tu niektórzy, zresztą mamy tutaj wielbicieli tych produktów, ja sama jestem, powiem szczerze, ja nie lubię sprzątać, ale te produkty to nawet mnie zaskoczyły i polubiłam to sprzątanie z tymi produktami, bo są to produkty, które mają aktywne bakterie. Słuchajcie, nie mają nic wspólnego z chemią, nie ma tu żadnej chemii, w ogóle sprzątanie wygląda zupełnie inaczej i szkoda, że ja nie zrobiłam zdjęć przed i po, bo teraz to już się tak nie brudzi, ale na przykład wyczyściłam sobie jednym z tych produktów, tym, który usuwa kamień, ja popryskałam szybę od, tutaj woda w Anglii jest bardzo twarda i zawsze mam kropki na szybie z prysznica. Słuchajcie, popryskałam tym produktem dosyć szczodrze, wszędzie, gdzie się dało i zostawiłam ten produkt właściwie na 2 godziny, bo zapomniałam cokolwiek z tym zrobić. Przyszłam i przetarłam suchą ścierką
Słuchajcie, kamienia nie było, mało tego, jest już tydzień później, ten kamień się nie zbiera. Dlaczego? Bo tu przez to, że jest ten produkt aktywny biologicznie, ma bakterie, żywe bakterie, one pracują nawet jak wy już zakończyliście sprzątanie. Słuchajcie, musicie przetestować te produkty. Tu można, ja ten produkt na przykład zielony, który jest do powierzchni stykających się z pożywieniem, spryskuję naczynia w zmywarce i wrzucam, włączam zmywarkę samą wodą. Rewelacyjnie myję w zmywarce ten produkt, chociaż wcale nie jest do zmywarki, tylko jest do produktów, do desek, do blatów, do można nim, czy wszystko co tłuste, czyścić. I również jest jeszcze jeden produkt do wykładzin tkanin i materiałów, również rewelacyjnie im się tylko pryska, mamy plamę, pryskamy, czekamy 5 minut, przecieramy suchą ściereczką, plama znika. Łącznie na ubraniach, na sukienkach, słuchajcie, rewelacyjne produkty, ale ponieważ mają żywe kultury bakterii, również ważne są przez miesiąc, tak? Powiem tak, i naprawdę wiele osób, które zna tą firmę i raz się przekona, używa tych produktów. Mamy tutaj rekomendacje gwiazd. Jeżeli znacie niektóre z tych osób, to w świecie sportu są osoby, które używają. Zresztą w Polsce nie tylko gwiazdy, ale również są one normalnie w sklepach, w aptekach promowane produkty. My tutaj zaczynamy na rynku brytyjskim. Jesteśmy na samym początku. Jeżeli ktokolwiek pomoże, podzieli się. My tutaj szukamy, żeby podzielić się z wami naszym rynkiem, bo my nie dotrzemy do wszystkich, ale dzięki, marketingowi szeptanemu możemy dotrzeć do rzesz, a jeszcze przy okazji można na tym tak naprawdę zarobić. I powiem tylko tak, jak wygląda to cenowo i jak można w ogóle zacząć. Słuchajcie, każdy produkt ma przypisane punkty. I tutaj tyle wygląda cena, to jest jedyna cena tutaj za dwie butelki, bo nie sprzedajemy ich osobno, żeby one harmonizująco działały i najlepiej działały na nasz organizm. Potrzebna jest butelka na dzień i na noc. I w tym momencie cena wynosi 78 funtów dla klienta. Czyli jeżeli ktoś powie, nie, ja tylko sobie chcę kupić, przetestować, nie ma problemu, może kupić za cenę 78 funtów od was, ale możemy tak naprawdę mu zaoferować, dlaczego masz kupować od nas, skoro możesz mieć po prostu swój sklep, to cię nic nie kosztuje, że zakładasz swój sklep, otwierasz sobie konto, firma ci daje twój e-commerce, twój sklep internetowy i możesz sobie u siebie kupować za 67 funtów, czyli już masz zniżkę za to tylko, że kupujesz u siebie, ale również możesz stać się klubowiczem. Słuchajcie, przyłączenie się do naszego klubu DuoLife, do wspaniałych ludzi, gdzie tryskają energią, dbają o zdrowie, dbają o siebie, wspomagają się i zarabiać tak naprawdę, znaczy zarabiać, kupujesz dla siebie, dla korzystania swoich produktów i dbasz o zdrowie swojej rodziny za 56 funtów. Czyli która opcja jest dla was najlepsza, to wy zdecydujcie. To się dotyczy również każdego innego produktu, gdzie mamy cenę oczywiście w sklepową, tak jak w sklepie, a możecie sobie we własnej hurtowni kupować, jeżeli chcecie, zaoszczędzając. I to się wydaje, 5 funtów czy tam 9 funtów na kolagenie mogę zaoszczędzić, to niewiele, ale jeżeli przekonacie się do produktu i tak jak ja od 7 lat kupuję suplement, słuchajcie, w miesiąc, to jest naprawdę niesamowita oszczędność, szczególnie, że zazwyczaj to się nie kupuje jednego opakowania, tylko kupujemy o wiele więcej produktów. Więc powiem tak, mamy również, tak jak mówiłam na początku, możliwości finansowe i zarabianie w firmie DuoLife, ale nie będę o tym dzisiaj mówiła, bo to nie jest temat. Jeżeli jesteście zainteresowani, to ja was zapraszam na indywidualną tutaj rozmowę czy na inne spotkanie. I słuchajcie, powiem tak, jeżeli są jakieś pytania, ja was chcę tutaj wasze mikrofony odblokować. Jeżeli macie, unmute all, teraz wszystkich już słychać, więc jak ktoś tam... I jeżeli macie pytania, to słucham. Bardzo chętnie odpowiem. Co wy na to? Kto ma jakieś pytania? Wiesz, Agatka, mi się coś jedno urodziło tak w międzyczasie. Czy jest w ogóle coś wiadomo na ten temat, jak to jest, jak na przykład ktoś miał jakieś tam choroby, które już są i czy to jakoś ma, wiesz, odzwierciedlenie, czy może brać, nie może brać, jak to wygląda pod tym względem? To już ci powiem, Asiu, tu chyba w ogóle będzie fajną osobą Ela, bo jest tutaj z nami, która przechodzi i przechodziła bardzo poważne choroby i mamy mnóstwo osób, które właściwie od 2 lat mamy takie badania od lekarza w przychodni
polskiej, no bo wiadomo, tutaj dopiero zaczynamy, gdzie od dwóch lat on wspomaga leczenie cukrzycy, raka, artretyzmu, słuchajcie, wielu chorób i on, suplementy nie leczą, to jest bardzo ważna informacja, żebyście nie mówili nikomu, że suplementy leczą, ale wspomagają i regulują nasz organizm na tyle, że po prostu nasz organizm sobie daje radę z pewnymi chorobami o wiele lepiej. Powiem tak, ja przez ostatnie cztery lata, przepraszam, pracowałam z lekarzem, doktorem Kuczerą, bardzo znanym lekarzem w Czechach, który przyjeżdżał do Anglii i raz na miesiącu, przez 3 dni, przez miesiąc, po prostu robił badania. Tak, on miał specjalną maszynę, my tą maszynę teraz też mamy, jesteśmy w stanie takie badania wykonać. I on jako lekarz badał osoby, ale potem zamiast kuracji był kardiologiem, zamiast kuracji farmakologicznej mówił ludziom tak, słuchajcie, nie rezygnujcie z tego, co wam lekarz przepisał, bierzcie to, co bierzecie i nieważne, czy to było, ktoś był na chemioterapii, czy na radioterapii, czy był na sercowych tabletkach, czy ciśnienie, każdą chorobę, wspomóż swoje leczenie od swojego lekarza, od swojego GP suplementacją. I osoby dostawały w bardzo różnych dawkach, słuchajcie, suplementy, od mniejszych do bardzo wielkich, bo jak ktoś jest chory, to naprawdę, żeby zadziałać, to muszą być duże dawki, żeby to miało sens. I powiem tak, na 2000 osób przebadanych przy mnie, bo on robił badania o wiele więcej, ale przy mnie przebadaliśmy gdzieś z 2000 osób na bazę danych, słuchajcie, efekty były rewelacyjne. Ja po prostu powiem dlatego, ja generalnie to jestem z zawodu księgową, bizneswoman, prowadzę ileś biznesów, ale mnie przekonały suplementy tym, że widziałam, co się dzieje i co można zrobić tylko i wyłącznie suplementacją. Niektórzy nawet nie decydują się na przykład przy raku na chemię i w ogóle nie stosują się do chemii czy do radioterapii, decydują się tylko na suplementy. I słuchajcie, 2-3 tygodnie już widać ogromną różnicę, a po 3 miesiącach ludzie po prostu, nie mówię, że są wyleczeni, ale czują się jak nowonarodzeni, czują się jakby ktoś im dał taką dawkę energii, że nagle oni zaczynają wierzyć, że jednak może jest szansa się wyleczyć. Ja też również wierzę tu bardzo w psychologię. Jak wierzysz, że możesz i się nie poddasz, to szanse masz o wiele większe. Ale słuchajcie, powiem jeszcze taki jeden przykład. Była taka jedna pani, która przyszła do nas. Ja byłam pewna, że ona w przeciągu kolejnego tygodnia to już nie dożyje, bo bardzo, ale to bardzo źle wyglądała. Było jej bardzo zimno, to był środek lata i ona przyszła, bo powiedziała, że już 3 lata leczy się na raka i wysłali ją do hospicjum, powiedzieli, że już nic nie mogą zrobić, może umrzeć w domu albo w hospicjum, ma do wyboru. I ona, nie wiem, kto ją nawet już polecił do mnie, do biura, to było w biurze księgowym, słuchajcie, to było najlepsze. I powiem tak, ona przyszła i ja tylko się modliłam w sercu, żeby ona jak najszybciej wyszła i tutaj na mnie zmarła, bo z nią tak było źle, naprawdę było źle. Ktoś napisał, że pamięta ją. Ja też ją pamiętam, bo tego się nie da zapomnieć. Ja do tej pory mam ciarki, łezki w oczach, jak ona wyglądała. I słuchajcie, jej suplementacja na pierwszy raz wyszła 800 funtów. Kobieta, która od 3 lat nie pracuje, leczy się i właściwie umiera i absolutnie powiedziała, że nie ma pieniędzy, nie stać ją na to i w ogóle sobie nie wyobraża, że ona by mogła zrobić zakup. Słuchajcie, mamy taki sposób, że tak powiem, bardzo delikatnej perswazji, ale tak naprawdę ona miała jedno do wyboru. Albo iść szykować się na swój własny pogrzeb, albo coś zrobić i rzeczywiście jeszcze spróbować i tak jakby ratować się ostatniej deski. Słuchajcie, wzięła te suplementy na kartę kredytową. A właściwie to jak umrę, to i tak mnie nie będą ścigać, bo także nie mam nic do stracenia. I nie zapomnę nigdy, jak ona po 7 dniach brania suplementów, słuchajcie, brała ogromne, brała 50-60 kapsułek dziennie. Tyle brała. Także dlatego tyle ją wyszło, taka cena. I słuchajcie, ona po tygodniu powiedziała, Agata, mi się wydaje, że coś ja się lepiej czuję, ale mi się chyba to tylko wydaje. To jest placebo. Więc odstawiła te produkty, żeby zobaczyć, czy one faktycznie działają, czy to jej się tylko wydaje. I po odstawieniu, po następnym dniu mówi, że znowuż bardzo źle się czuje. Ona naprawdę ledwo chodziła. Ona się czołgała wręcz, to nie było chodzenie. Słuchajcie, po 2 tygodniach do mnie zadzwoniła, mówi Agata, ja naprawdę czuję się rewelacyjnie, ale jeszcze nie chcę mówić tego głośno, bo nie chcę zapeszać. Słuchajcie, po tym jak ona już była gotowa, tak, wysłana przez lekarzy, specjalistów do tego, żeby się szykować na śmierć, po 3 miesiącach zadzwoniła, że ona tak się świetnie czuje, że wróciła do pracy.
a właściwie wzięła sobie dwie prace, bo po prostu ona się rewelacyjnie czuje. Do tej pory bierze suplementy, nie jest na żadnej chemii, na żadnych lekach farmakologicznych. Miała jakiegoś raka węzłów chłonnych, więc słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ciężkie dla wielu osób do wyleczenia. Czy suplementy ją wyleczyły? Nie, ale wzmocniły ją na tyle, że organizm sobie sam poradził. I dlatego ja będę głosić na prawo i lewo, bo wierzę, co można zrobić, wiem, co można zrobić z suplementacją. Nie każdy będzie wierzył, ale ja widziałam na własne oczy ponad 700 takich przypadków, słuchajcie. To jest mój pierwszy, pamiętam, jak ona przyszła z prezentem dla nas, ręcznie robione tam jakieś pudełeczko z ciasteczkami, upiekła dla nas, dla mnie, dla lekarza i mówi dzięki za jeszcze jeden dzień życia. Słuchajcie, nie ma tutaj ceny za to, jak po prostu dlatego ja to promuję. Dlatego, że wiem, że to pomaga, wiem, że może to uratować komuś życie i nie dlatego, że leczy. O, Ela, słuchajcie, Ela tutaj, dobra, dawaj Ela, ty, twoją historię, dawaj. Masz 2 minuty, dawaj. Dawaj, to ja przestanę ten. No dawaj. Dobra, Ela nie chce się podzielić, ale Ela pokazuje zdjęcie, jak u niej fatalnie było. Zresztą podobny przypadek, rak i również suplementacja. Na szczęście Ela odmówiła chemii. Ela, powiedz coś, żeby było widać zdjęcie. Ela, musisz się odezwać, bo wtedy widać zdjęcie duże. Odezwij się, proszę. A teraz? O. Mhm. Widać. Ela też miała bardzo... Ela znam już ile? 4-5 lat? Może trochę dłużej. Ela cały czas gdzieś tam walczy. Słuchajcie, to... Ela nie potrafiła chodzić. Nie, no powiem tak. To, co się dzieje... Dlatego chciałam, żeby Ela powiedziała, ale to, co się dzieje, to praktycznie lekarze mówią, że to cud, a to nie cud, tylko nasz organizm ma takie zdolności samoleczenia, że jeżeli właśnie damy odpowiednią ilość właściwego pożywienia, które nie jesteśmy w stanie już na dzień dzisiejszy wziąć z jedzenia, to tak jakby wszystko powraca do normy. Właściwie są osoby, które mówią, nie ma rzeczy, której nie można wyleczyć. Nie ma. Że wszystko się da. Tylko trzeba połączyć parę elementów. Żywność, suplementacja, ruch, odpoczynek, relaks, zrobienie coś dla siebie, sauna. Słuchajcie, to trzeba tutaj też zmienić trochę styl życia. Nie wystarczy, a wezmę pigułkę i ona załatwi sprawę. Ale niestety tak bardzo jesteśmy niedożywieni, że często widać te efekty bardzo szybko. Mam nadzieję, Asia, że odpowiedziałam na twoje pytanie. Trochę długo, ale... Nie, wiesz co, ja jestem ogółem pod wrażeniem właśnie tego, że tu jakby nikt na siłę nie próbuje nam, wiesz, powiedzieć, że tak, będziesz brała te suplementy i nagle, wiesz, cholesterol będzie równy, raka to w ogóle się powstaniesz. Tylko to jest właśnie szczerze, bo chociaż to jest po to, żeby wzmocnić organizm. Nie ma jakiejś, wiesz, ściemy, tak jak z tymi różnymi tam innymi genodermami, czy tam się innym, wiesz, że tak, to ci wyleczy raka i koniec. Nie, to nie. Wzmocnić, a nie wyleczyć, nie? Właśnie, ale słuchajcie, my mamy tak, że jeżeli, bo powiem tak, ja przez te badania, gdzie przy lekarzu pracowałam, wytłumaczył jedną rzecz. Jak nasz organizm jest w harmonii, nasze ciało pracuje, że tak powiem, najlepiej, to on sam wyleczy, sam nas wyciągnie z tego. W ogóle nie będziemy chorować, bo te komórki nie będą się mutowały. Nie będzie tak jakby problemów, które tak naprawdę mamy przez to, że ciągle gdzieś tam to nasze DNA zrywa się łańcuch i jest problem. A Ela pokazuje, Ela, musisz powiedzieć coś. Co mogę powiedzieć? Tak wyglądałaś, nie? To są plamy opadowe na oczach. Tutaj naprawdę myślałam, że umieram już. Matko. To Ela, pokaż twarz teraz i powiedz coś. Pokaż, żeby to było, że to nie jest zdjęcie twojej mamy, taty, kogokolwiek innego. Pokaż, że to ty. Ela, pokaż się bliżej i powiedz coś. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Po prostu nie brałam chemii, ani nie brałam żadnych naświetlań. To, co tutaj jest, to leżałam z chłoniakiem, który miałam po prawej stronie wielkości takiej dobrej pięści, większej od mojej. Zdiagnozowany po biopsji, także te wszystkie badania ja zachowałam. W ciągu miesiąca mi się to wchłonęło na tyle, że mam jeszcze inne zdjęcia, bo tylko to sobie... Takie zdjęcia wam pokazałam, takie
znaczące, ale wszystko opisywałam i dokumentowałam, dlatego że byłam prowadzona, jestem nadal prowadzona przez polską lekarkę Ewę Dąbrowską i ona pod jej jakby kierownictwem, stosując tylko dietę warzywno-owocową i suplementację, i wyszłam z tej, a wychodzę jeszcze z innej choroby. No super, gratulacje, ja lubię. Fajnie. Ja lubię, jak Ela się dzieli, bo słuchajcie, czasami ludzie myślą, o, że to jest marketing, my namawiamy. Słuchajcie, tu naprawdę, że dzieją się niesamowite rzeczy. Jeżeli możemy komuś pomóc, to super. Jeżeli ktoś nie chce przyjąć tej pomocy, to też super. To wiecie co, każdy ma prawo wyboru, ale przynajmniej dzielmy się tą informacją. Dzielmy się, bo naprawdę możemy tutaj zrobić wiele dobrego. I chociażby za to, ja wam powiem, jeżeli ktoś wam powie dzięki za jeden dzień, że tak powiem, życia, nie ma wartości, nie ma ceny za to. Słuchajcie, nie ma bardziej satysfakcjonującej pracy jak ta. I tak naprawdę pomyślcie o sobie najpierw i o własnej rodzinie. Podejmijcie działanie, że przez cały rok będziecie brać te suplementy regularnie, wy jako wy, gdzie zobaczycie, jak się poczujecie, zobaczycie, jakie efekty będą u was. I wtedy, ale nie można przerywać, to nie jest tak, a pobiorę 2 tygodnie, potem przestanę. Nie, słuchajcie, cały czas tych produktów nie powinno w waszej szafce zabraknąć. Mało tego, jak idziecie do kogoś na wizytę, bo jest taka polska tradycja, idzie się z flaszką, to bierzecie taką flaszkę. Tak, bierzecie zieloną, różową, obojętnie jaką, ale już przestańcie nosić flaszki wódki. Ode mnie już nigdy nikt nie dostanie flaszki wódki czy wina. Zawsze to będzie kolorowa, ładniejsza butelka. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo dla tych szczególnie, co tutaj nowe osoby przyszły, bo naprawdę można dużo zrobić. Dużo ludzi potrzebuje pomocy. Niestety zwraca się do aptek, do lekarzy i często ci lekarze są bezsilni, a tu w Anglii to już w ogóle, jak widzę ten paracetamol i paracetamol, tak, Asia, no powiedz, co chcesz powiedzieć? Nie, kiwam do Andrzeja, bo Andrzej i Hania z Berlina się połączyły. Co, my powinniśmy już mieć następne spotkanie, więc się osoby dołączyły, ale już kończymy, więc powiem wam, zróbmy coś dobrego dla siebie, ale też podzielmy się tą wiedzą innych, bo jak jest coś dobrego i mamy coś dobrego, fajnie jest. Dobry. Dzień cześć, dobry. Marku. Cześć Marku. Guten Abend. Guten Abend. Tak, Niemcy, kolejne te, słuchajcie, mamy 2 osoby z Niemiec, także fajnie. Trzy. Witamy serdecznie. Jeden nie może się pomieścić, bo mamy za mały dom. Za mały dom, nie macie się jak pomieścić. Słuchajcie, to ja powiem tak, dla tych, co chcą do tej części zdrowotnej, kto już, bo mamy teraz 2 spotkanie dla osób, które już są w firmie, ale jeżeli ktoś nowy jest i nie chce już dalej słuchać, to oczywiście rozumiemy. Możecie się jak najbardziej przyłączyć do naszej rozmowy i zostać, jeżeli chcecie, ale możemy mówić o takich rzeczach, które tam nie do końca mogą być zrozumiałe, więc ja rozumiem. Mamy teraz spotkanie z naszymi liderami tutaj, osobami aktywnymi i działamy tutaj, co możemy zrobić, z kim, gdzie możemy się podzielić. No i mamy też naszego lidera Marka. Fajnie, Marku, że jesteś. Wiem, że u ciebie to już 10. Ale może chciałbyś powiedzieć 2 słowa. Słuchajcie, chcę wam przedstawić Mark, dzięki któremu jest to całe zamieszanie i bardzo pozytywne słowo znaczenie zamieszanie, że mamy tą możliwość nie tylko pomagać ludziom przez i sobie, przez świetną suplementację, przez świetne produkty, ale również mieć marketing i narzędzia, które pomogą wam zarabiać pasywnie, możliwe, że do końca waszego życia. Więc ja się cieszę. Tu Marek, oddaję ci głos, bo ja już pogadałam trochę. Marek, jesteś? Jestem, bo tak mi skomplementowała, że mi głos odebrało. Bardzo serdecznie. To co teraz rozpoczynamy już tą drugą część, czy jeszcze chwilę? Tak. Myślę, że... Marku, u nas nie ma części. Cały dzień. Cały dzień. Od rana zaczynamy.